kare szere kere bere sere kana kara. Ja się modlę o to miasto. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym miastem i nad tymi ludźmi, do których teraz dociera to poselstwo. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Duchu Święty, przekonuj ich. Przekonuj ich o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. A niech oni nie mogą spać, niech myślą. Niech rozmyślają o Tobie. Niech rozmyślają o Tobie, Jezus. Niech rozmyślają o Twoim krzyżu, o tym, co Ty zrobiłeś tam dla nich. Niech rozmyślają o tym, że na krzyż poniosłeś każdy grzech, każdą chorobę, każde nieszczęście. Duchu Święty, przekonuj ich teraz o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o Twojej ofierze, Jezus. Niech oni o tym myślą, a niech nie zatwardzają swoich serc. Posyłaj do nas teraz synów pokoju, tych, którzy realnie szukają Ciebie, tych, którzy są otwarci, tych, którzy serca otwierają na Ciebie. Ja modlę się o to. Ja modlę się, niech te słowo, niech te ziarno wyda duży owoc. Niech oni Ciebie szukają. Kochani, nazywam się Julita Korgol. Prawie 6 lat temu spotkałam Jezusa. Spotkałam Go może nie tak, jak spotyka się człowieka, jak Wy widzicie siebie. Bóg jest duchem. Spotkałam Go w duchu. Pojednałam się z Nim. Oddałam Mu moje życie. Zaprosiłam Go do mojego życia. Uczyniłam Go Panem i moim Zbawicielem. Uwierzyłam w Jego ofiarę, o to, że umarł za mnie na krzyżu. Kiedyś tak jak Wy, biegłam po to wszystko, co może dać mi ten świat. Skończyłam studia na Wydziale Prawa. To jest najlepszy Wydział Prawa w tym mieście. Zaczęłam pracować. Zajmowałam się wierzytelnościami, dużo zarabiać. Wydawało mi się, że to jest ten sukces, to da mi szczęście. Ale im dalej szłam, tym bardziej widziałam, że jest to nieprawda. Wyszłam za mąż, tu stoi mój mąż. Urodziłam dwoje dzieci. Im więcej mieliśmy, mąż był partnerem w olbrzymiej kancelarii prawniczej. Im więcej mieliśmy, im więcej zdobywaliśmy, im więcej ciągnęliśmy od tego świata, tym bardziej wiedzieliśmy, że wewnątrz siebie czujemy się puści. Ja wiedziałam, że wewnątrz mnie jest olbrzymia pustka i nic, co brałam od tego świata, ani wykształcenie, ani pieniądze, ani podróże, ani małżeństwo, ani dzieci, nie może tego zapełnić. O Bogu nigdy z moim mężem nie rozmawiałam, ale tak jak Wy teraz słyszycie Ewangelię, zwiastowanie o Jezusie, tak to słowo doszło do mnie. Jezusa nie znałam w ogóle. Wydawało mi się, że nie potrzebuję Go do mojego życia, bo potrzebują Go słabi. I może ci, co jeszcze grzeszą, a ja byłam dobra. Nikogo nie zabiłam, nikogo nie skrzywdziłam. Nie piłam i nie ćpałam. Wydaje się, że wiodłam szczęśliwe życie. Ale wewnątrz mnie byłam pusta, bo moim największym grzechem było to, że żyłam bez Boga. Każdego dnia, gdy zamykałam drzwi i zostawałam sama, wiedziałam, że wewnątrz mnie jest pustka, której nic nie może wypełnić. Ani pieniądze, ani z pozoru szczęście rodzinne. Nie ma niczego takiego, ani pasji, zakupy. Jakaś chwilowa odskocznia, piątkowa impreza, nie da ci tego. Ja tam byłam, żyłam tak jak wy. Nazywam się Julita Korgol, możecie sprawdzić na internecie świadectwo mojego życia. Wtedy, tak jak teraz do was, dotarło do mnie zwiastowanie o Jezusie. O tym, że umarł On za mnie na krzyżu i że zmartwychwstał. I że jeżeli uwierzę w to, że On jest Synem Bożym, i umarł za mnie, i zmartwychwstał, że żyje i panuje, to będę zbawiona. Niewiele jeszcze wtedy rozumiałam. Niewiele rozumiałam też z tego, co mówi Słowo Boże, ale wiedziałam, że moje serce pragnie tego, że całe moje życie tak naprawdę szukam Jezusa, że przyszłam tutaj na ziemię z ziarnkiem wiary. Dlatego gdzieś w sobie zastanawiałam się, czy Bóg jest żywy, czy nie. Wtedy usłyszałam, że jest żywy i że umarł za mnie, z miłości do mnie i że ma olbrzymią moc, moc do mojego życia. Powiedziałam do Jezusa, ja Cię potrzebuję. Potrzebuję Cię do mojego życia. Tak samo potrzebuje Go każdy z Was. Możecie kozaczyć, myśleć, że jak dostaniecie jakiś awans, to będzie lepiej. Może parę tysięcy więcej, może lepsze studia.
kolejny dobry dzień. Ale to jest nieprawda. Później znowu macie poniedziałek. I wcale się nie czujecie szczęśliwi. Tak naprawdę każdy z was potrzebuje Jezusa. Dopiero spotkanie z Jezusem wypełniło pustkę w moim życiu. Dopiero spotkanie z Nim sprawiło, że przestałam odczuwać pustkę w moim życiu. Ja nie mam gorszych dni. Ja nie choruję. Nie mam depresji. Nie boję się kolejnego dnia, nie mam lęków, nie boję się o przyszłość. Wy się boicie. Wiem, że tak jest, bo miałam tak jak wy. Mam szczęśliwe małżeństwo. Mam wspaniałą rodzinę. Jestem dobrą matką, zawsze będę zdrowa. Wy nie możecie tego samego powiedzieć o sobie. Chodzicie każdego dnia w lęku. Ja skończyłam chodzić z tymi lękami, gdy poznałam Jezusa. Zostałam uzdrowiona z nowotworu piersi. Zostałam uzdrowiona z Hashimoto tarczycy, bo Jezus wziął to na krzyż, bo przez wiarę przyjęłam Jego ofiarę. Podniósł całe moje życie. Teraz, gdy słyszycie ten głos, przybliża się do was Królestwo. Teraz jest zwiastowana do was Ewangelia w taki sam sposób, jak robił to Jezus, gdy chodził po ziemi. Teraz nie zatwardzajcie swoich serc, bo już nigdy nie będziecie mogli powiedzieć, że nie usłyszeliście dobrej nowiny o Jezusie. Teraz je usłyszycie. Teraz się dowiadujecie, że musicie się narodzić na nowo, że nie ma innej drogi, bo nie z uczynków, ale z łaski człowiek jest zbawiony. Przez wiarę w Jezusa, z niezasłużonej przychylności, przez wiarę w to, że Jezus jest Synem Bożym i umarł za nas na krzyżu i zmartwychwstał. Na Jego kolano, na Jego imię wszystko zgina kolano na niebie i na ziemi. Nie ma większego imienia, którego moglibyście wezwać. Możecie chodzić na tej ziemi za rękę albo z Jezusem, albo z diabłem. Nie ma próżni w duchowej rzeczywistości. Nie można żyć tak sobie albo później wybrać. Czyściec nie istnieje, nie ma na to żadnej biblijnej podstawy. Jest to wymysł ludzi, ażeby dalej tak naprawdę można było grzeszyć. Czyśćca nie ma, to taka dla was nowina. Musicie się narodzić na nowo. Musicie się spotkać z Jezusem i przyjąć zbawienie. To jest jedyna droga do Jezusa, jedyna droga do nieba. Ja oddałam Mu swoje życie. On mnie zbawił, On jest moim Panem. Ja zmieniłam całe moje życie. To wszystko, czego doświadczam ja, jest możliwe także dla was. Niebo, którego doświadczam ja, jest możliwe także dla was. Nie musicie się bać. Możecie mieć sukces finansowy i sukces rodzinny. Modliłam się o kobietę, która nie mogła mieć dzieci. Jest w drugiej ciąży. Modliłam się o kobietę, która miała guza. Jest zdrowa. To wszystko wykonało się na krzyżu. Może chcesz być zdrowy, może masz jakąś chorobę. Chodź, położę na ciebie ręce. Będziesz zdrowy. Może chcesz się pojednać z Jezusem. Przyjdź do nas, poprowadzę cię w modlitwie. Jest Pan tylko. Bóg powiedział, że stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, z tym będę wieczerzał. To są słowa życia uwalniane do was. Musicie podjąć decyzję. Nikt was nie zwolni z decyzji. Bóg dał nam wolną wolę. My wybieramy. Kto jestem? Tutaj na ziemi decydujemy, czy chcemy, czy nie. Później się nie da. Dziś jest dzień zbawienia, jeżeli odpowiecie na ten głos. Kładę przed wami życie i śmierć. Przekleństwo i błogosławieństwo. Teraz dokonujecie wyboru. Nie zatwardzajcie swoich serc. Dokonajcie mądrego wyboru. Wybierzcie życie, abyście żyli. Alleluja.